Cześć, dziś mam dla Was odcinek techniczny. Razem z Adamem Kowalkowskim, specjalistą w Muzeum Okręgowym w Toruniu, porozmawiamy i pokażemy Wam, jak działa miejski organizm. Tak, dzisiaj zobaczymy sobie miejsca związane z życiem technicznym naszego miasta. Zobaczymy zajezdnię tramwajową, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, no i coś z fortyfikacji, most i fort czwarty. Super, zaczynamy. Nie wiem, czy wiesz, ale nasze toruńskie tramwaje nie zawsze wyglądały tak samo. Na początku wszystko zaczęło się od koni. Czyli jak to było, że koń ciągnął tramwaj? To jest w ogóle możliwe? No wiesz, wszystko da się zrobić pod warunkiem, że tramwaj jest odpowiednio mały, a koń odpowiednio silny. No dobra, ale co się w takim razie po drodze zmieniało, że dzisiaj wygląda to totalnie inaczej? No wiesz, no nie do końca te konie dawały sobie radę, więc po kilku latach, w 1899 postanowiono trochę unowocześnić ten nasz toruński tabor tramwajowy i podłączono prąd. I od tego momentu mamy tramwaje elektryczne. Toruńska zajezdnia tramwajowa, zlokalizowana przy ulicy Sienkiewicza, czyli praktycznie w centrum miasta, to kawał porządnej historii, prawie 130 lat. Stąd też chodziło o to, żeby pokazać tę historię w jednym konkretnym miejscu, właśnie tutaj, w Izbie Tradycji. Co tutaj można zobaczyć? Wszystko. Jeżeli chodzi o rzeczy związane z trakcją konną, tą pierwszą, czyli orczyki, podkowy wykopane zresztą tutaj na miejscu, sposoby sprzedaży biletów, no bo kiedyś nie było takich automatów jak dzisiaj, tylko trzeba było podejść do pana kasjera, ewentualnie do pana motorniczego, żeby te bilety kupić, ale również takie inne rzeczy związane chociażby z taką bieżącą obsługą tego sprzętu. Toruńskie tramwaje to nie tylko tradycja, ale też nowoczesność. Od kilku lat jeżdżą po mieście zupełnie nowe składy, wyznaczające całkowicie nowe standardy, jeżeli chodzi o komunikację. Każdy może to miejsce odwiedzić? Oczywiście, są organizowane specjalne dni otwarte, a jeśli chodzi o Izbę Tradycji, można przyjść, ale trzeba się wcześniej umówić. Często zdarza mi się podróżować pociągami, ale najrzadziej przejeżdżam przez ten most. Co jest w nim niezwykłego? Most jest ciekawy z dwóch powodów. Jest to najstarsza toruńska obecnie funkcjonująca przeprawa przez Wisłę, oddana w 1873. Co więcej, nie jest to most idealnie prosty. W końcowym odcinku po południowej stronie skręca w prawo, tak żeby pociągi jadące po nim były w stanie wjechać na dworzec główny. Każde miasto położone nad rzeką, zresztą nad taką rzeką jak Wisła, musi mieć po prostu mosty, żeby funkcjonować. No oczywiście, tak naprawdę gdybyśmy nie mieli przepraw na drugą stronę Wisły, to miasto nie mogłoby działać. Nie można byłoby połączyć prawobrzeżnej części z Podgórzem, Stawkami, z Rudakiem. Musielibyśmy mieć dwa osobne, a to chyba nie o to chodzi. Adam, czemu tu jest tak głośno? Rafał, ja Cię w ogóle nie słyszę, ale powiem Ci, czemu tu jest tak głośno. Jesteśmy w miejscu, dzięki któremu co najmniej 1/4 mieszkańców Torunia ma wodę w kranie. A tak na marginesie, znasz kogoś z Wrzosów? Ja na przykład! No, to wyobraź sobie, że jakbyśmy tutaj zrobili cicho, to Ty nie masz w domu wody w kranie. To ja wolę, żeby jednak było głośno. No i właśnie tego się trzymajmy. Rafał? Tak? Lubisz chodzić po schodach? Lubię. No to możemy iść do góry, tam jest około 100 schodów do przejścia, na samej górze pokażę Ci coś, czego jeszcze tak naprawdę chyba nigdy nie widziałeś. No dobra. Jesteśmy na miejscu. Co Ty na to? Trochę jak wielka łódź podwodna. No może nie tyle łódź podwodna, co zbiornik na wodę, na 400 ton wody. Woda umieszczona na dużej wysokości pozwalała uzyskać ciśnienie odpowiednie do tego, by wylatywała w kranach w mieszkaniach, pomimo tego, że pompy na dole były wyłączone. Wyżej już się nie da. Doszliśmy do specjalnego miejsca, które bardzo przysłużyło się twierdzy toruńskiej, bo stąd obserwowano, czy nikt niepożądany się tutaj nie zbliża. Wow. No teraz widać stąd naprawdę całe miasto. Oczywiście, jesteśmy, można powiedzieć, w najwyższym punkcie widokowym Torunia, do którego może przyjść każdy, bo Muzeum Inżynierii Komunalnej Miasta Torunia, w którym teraz jesteśmy, zaprasza wszystkich chętnych pod jednym warunkiem. Trzeba się wcześniej umówić. Warto spróbować. Jak najbardziej. Dla mnie woda zaczyna się w kranie, a ścieki kończą w toalecie. Niby tak, ale powiedz, czy lubisz kąpać się w czystej wodzie? Oczywiście. Więc ta woda, którą spuszczasz w toalecie, musi być odpowiednio oczyszczona i do tego służy to miejsce, w którym jesteśmy. Centralna Miejska Oczyszczalnia Ścieków. Chodźmy ją zobaczyć. Jak najbardziej. Jak wygląda historia oczyszczania ścieków w Toruniu? No mniej więcej podobna jest do historii nowoczesnych toruńskich wodociągów. Ma prawie 100 lat. Pod koniec XIX wieku była taka niewielka wstępna oczyszczalnia, bardzo szybko zarzucona. W latach 20. międzywojennych wyznaczono miejsce, lokalizację konkretnej oczyszczalni ścieków, które to miejsce zabudowano oczyszczalnią pod koniec lat 90. wieku XX. Rafała, zastanawiałeś się nad tym, że oczyszczalnia to nie tylko czysta woda, ale jeszcze coś? A co jeszcze? Na przykład taki osad, który możemy wykorzystywać do różnych celów, jako opał, czy też jako podbudowę pod kompost, żeby rośliny mogły sobie lepiej rosnąć. Ekologicznie. Oczywiście. Korzystając z systemu dróg fortecznych, dotarliśmy do fortu czwartego. Dotarliśmy pod jego bramę, spróbujemy ją otworzyć i zobaczymy, co jest w środku. Dobra. Ciężkie. Oj, bardzo. Spójrz, porządny, pruski fort. Dwie kondygnacje, ceglana konstrukcja, przysypane ziemią. Zajrzymy do środka? Oczywiście.
Okej, mamy tutaj dwa okna prostokątne i jedno okrągłe. Skąd taka różnica? To są dwie strzelnice karabinowe. Wystawiało się lutę karabinu, strzelało do wroga, no i wszystko spoko, dopóki jest jasno. Natomiast w nocy nie było tego wroga widać, trzeba było sobie jakoś poradzić. Co zrobiono? Powiększono otwór, stawiono porządny, silny reflektor, no i w nocy, kiedy już było słabo widać, załączaliśmy światło i można było sobie strzelać do fosy, dlatego, że było wszystko widać. Mądre rozwiązanie. Chyba tak, sprawdzało się w każdym razie. Dziś poznaliśmy miasto od tej trochę bardziej technicznej strony, a dzięki Adamowi zrozumieliśmy pewne mechanizmy. Dzięki Ci za to oprowadzenie i za cudowny spacer. Dziękuję również, polecamy się na przyszłość i zapraszamy mieszkańców Torunia i okolic tutaj do nas. Nie tylko na gotycką Starówkę, ale również te miejsca, które odwiedziliśmy. Czy do wodociągu, czy na Fort Czwarty. Tutaj również jest wiele rzeczy do zobaczenia. Dzięki Ci. Dzięki, na razie.